Tak. Na podstawie tych badań, co można stwierdzić? No, potwierdzone zostało funkcjonowanie tej wieży na lata mniej więcej 40 do lat 80. XIII wieku. To wiemy po materiale, który wystąpił w tej warstwie użytkowej. Nie jest tego bardzo dużo, ale no jest to materiał, który wiąże sobie trzecie takie starsze z ceramiki XI-XII-wiecznej i już pojawia się w tym ceramika stalowo-szara, czyli ta taka, która na Śląsku występuje po połowie XIII wieku z wylewami z okapem. W tych nawarstwieniach młodszych, już w Mierzwie i młodszych po zniszczeniu wieży, no tam ta ceramika to w 90% występuje i tam jest bardzo dużo tego. Tam mamy kilkanaście tysięcy już fragmentów tej ceramiki. Na podstawie analogii również takich architektonicznych, no podobne wieże w podobnym obrysie, w podobnym prawie z takimi przykątowymi przyporami, to są obiekty znalezione w Głogówku, w Niemodlinie, w Ujeździe. No i to są właśnie obiekty, które są datowane generalnie na XIII wiek. Tutaj pani profesor Chorowska w swojej ostatniej pracy wskazuje na funkcjonowanie takich grudków rycerskich, znaczy wież rycerskich na Śląsku w końcówce XIII wieku, ale znam, wydaje się, że ten obiekt jest starszy. Wynika to przede wszystkim z tego, że no tutaj jest dobrze zachowane te elementy romańskie, czyli ta cegła w tym układzie wendyjskim, opracowanie swoim, a jeszcze najbliższą analogię do tego obiektu, jaką udało nam się znaleźć, pod względem właśnie wykonania, kształtowania tych okien, również tego, że w jednej ścianie znajduje się wejście oraz jedno rozgryfione okno, w kolejnej ścianie są dwa okna i naprzeciwko również jedno okno. To jest to Palacium w Legnicy, które jest wymieniane w 1228 roku. I tam również są okna w tym samym kształcie, w tym samym przekroju, tak samo zwieńczone w tym obiekcie umieszczone. No tutaj oczywiście dalsze prace to jest funkcjonowanie tego obiektu, tej wieży byłoby dosyć krótkie. Zamykałoby się to w mniej więcej latach 80. właśnie XIII wieku i wówczas następuje budowa tego muru obwodowego z wieżą zewnętrzną. To również stratygraficzne jesteśmy w stanie w tej chwili zaobserwować, patrząc jak nam się te nawarstwienia układają. No tutaj w 1288 roku jest już wzmianka o kasztelanie i załodze na zamku. Wydaje nam się raczej, że ta wieża nie wiązała się to z tą wieżą, tylko właśnie z zamkiem tym dużym gotyckim. Tamten mur obwodowy ma prawie ponad 3 metry długości. I wieża została wzniesiona na wzniesieniu. Deniwelacja gruntu wynosi mniej więcej 4,5 metra. Czyli od poziomu takiego plato, na którym została wzniesiona wieża, zaczyna opadać, to jest tam mniej więcej po 5 metrów w każdą stronę, następnie stok zaczyna opadać. Na krawędzi, na tym stoku jest postawiony ten mur zewnętrzny. No i tutaj po wewnętrznej części tego muru zachowały się właśnie nawarstwienia związane z funkcjonowaniem tej części gotyckiej zamku o wielkości właśnie 3 metrów. No, dalsze kolejne pytanie to jest jeszcze sprawa najstarszego właśnie budynku zamkowego, ponieważ budując mur obwodowy na pewno jest z tym powiązana ta wieża w rogu, w której jest rekonstruowane wejście. Przy czym to wejście było również na poziom jakby nie z poziomu przyziemia, czyli tak jak tutaj wieży było to z poziomu gruntu praktycznie wejście, tylko tam było wejście na powyżej poziomu piwnic, czyli z mostem zwodzonym prowadzącym do góry mniej więcej 3,5 metra wysokości na tym poziomie było wejście na zamek. I tutaj mamy właśnie problem z budynkiem zamkowym, ponieważ wszystkie mury, które do tej pory mamy zadokumentowane, i ten budynek lamusa i obecny budynek, w którym zachowane są piwnice, no są to mury dostawione do tych murów obwodowych. W tej chwili, w trakcie prowadzenia prac w lamusie, okazało się, że po wyczyszczeniu, on został odgruzowany w 2012 roku, po wyczyszczeniu posadzki, znalazł się fragment okrągłego filara, który jest, no, raczej nie jest związany z budynkiem lamusa, jest to coś starszego.
co może wskazywać właśnie, że gdzieś tutaj w tym miejscu musi znajdować budynek. Te prace dopiero będą prowadzone. No i oczywiście wyjaśnienia jeszcze będzie wymagało określenie funkcjonowania budynku. W pierwszej fazie byłaby to wieża, która funkcjonuje jakby w otoczeniu właśnie jakim. Ona jest na wzniesieniu. Do tej pory można by się spodziewać, że powinien być wał jakiś dookoła i konstrukcja ewentualnie drewniana w typie palisady czy stokołu. Tego na ten moment nie znaleźliśmy. Ale tutaj jeszcze bardzo będą trwały. Tam mamy akurat wykop, w którym spodziewamy się to znaleźć, od przyszłego tygodnia ruszy. Więc tutaj myślę, że uda nam się znaleźć tą konstrukcję, która by określiła jakoś w ogóle charakter i położenie tego obiektu. W tej chwili mamy wieżę, która wiemy mniej więcej jak się funkcjonowała. W pewnym momencie została dopłączona murem biegnącym w stronę murów miejskich, ale jak na razie nie mamy dalszych danych, jak najbliższe otoczenie wyglądało. Jeśli chcą Państwo zobaczyć materiał, to tutaj zachęcam, bo przywiozłem to sobą i można obejrzeć ten tradziejowy i świetny wieczny. No dobrze, dziękuję.